Mam na imię Tomek, reprezentuję firmę z Wielkiej Brytanii Vision Seeds CCM, a w Polsce prowadzimy działalność operacyjną jako firma EI Polska, tak zwana inicjatywa EI Spoko. Nasza społeczno-gospodarcza, działamy od 2013 roku. Moim zdaniem coaching jest tą brakującym ogniwem, który skupia różne dobre praktyki, które mamy w organizacjach i jest w stanie podnieść świadomość działania, obrazka, w którym jesteśmy i przez to przekuwa się na trafniejsze decyzje, tak? I w tym momencie dla mnie coaching jest jednym z brakującym ogniwem, żeby połączyć dobre praktyki, żeby zapewnić ciągłość działania organizacji. Natomiast to, co my dodatkowo robimy, to staramy się, żeby nie było tylko tej ciągłości działania firm, ale przede wszystkim, żeby przy podejściu coachingowym wprowadzić spójne środowisko pracy, współpracy, w którym człowiek czuje się bezpiecznie. Więc to jest taka nasza misja. My pobudzamy przedsiębiorczość, ustawiamy na sukces i nie moglibyśmy tego zrobić doradztwem ani szkoleniem, bo to chodzi o wprowadzenie rozwiązań, które sprawdzą się w danej organizacji, a one jednak muszą być wyhodowane jakby od środka. Co największym hamulcem? Czy pewnie są dwie rzeczy. Po pierwsze, taki bardzo praktyczny hamulec, jeśli jest płynność, jeśli firma nie ma płynności finansowej, jeśli ma po prostu zadyszkę. Płynność to jest, co bardzo szybko zabija organizację. Nie trzeba być rentownym, ale absolutnie trzeba mieć płynność. Czyli zadbać o tą krew, która płynie w żyłach. To jest jedna rzecz bardzo, bardzo twarda. Natomiast drugą, jeśli ją mamy, albo nawet jeśli jej nie mamy, to nad tym też potrzebujemy pracować i uzupełnić. Ta druga rzecz to jest właśnie ta kultura pracy. To są zachowania zespołów, odpowiedzialność, to są zachowania liderów, które są pewnie mniej ustrukturyzowane, na przykład w kierunku dbania czy troski w pogodne dni, bo po prostu samo się dzieje, ale absolutnie potrzeba wrócić do tego, czego potrzebuje organizacja wtedy, gdy jest kryzys, gdy jest kłopot, gdy pada deszcz. Jeśli chodzi o usprawnienie organizacji, to dla mnie coaching jest związany ze świadomym przechodzeniem przez zmiany. Świadomy, to znaczy na początku czytam siebie w sytuacji, w której jestem, mam pełniejszy obraz i wiem, jakie zmiany wprowadzić, bo one są dla mnie oczywiste. Bo coach, jak lustro, pomógł mi to odzwierciedlić. A wielkość tych zmian to zależy od skali wyzwań, na które jesteśmy w stanie w tym momencie odpowiedzieć. Bo mówimy o drobnych, prostych usprawnieniach i warto wprowadzać te drobne, proste usprawnienia w organizacji, bo ludzie nauczą się, że te drobne usprawnienia, te szybkie zwycięstwa tak naprawdę od razu przekuwają się na zmianę, na poprawę środowiska pracy. Mówimy o pewnych projektach, gdzie rzeczywiście pewną działalność wyodrębniamy jako zespół, czy to zintegrowany przez z wielu departamentów, czy w danym departamencie, ale to już jest projektowe, chcemy się tym osobno zaopiekować, albo nawet od całej reorganizacji. Tutaj jakby decyduje skala, co jest potrzebne, jakie są aspiracje, jakie są możliwości i na co organizacja jest gotowa. Więc to bym też wziął pod uwagę, jeśli mówimy o tym, jak wykorzystujemy coaching do zmian. Jasne. W naszym podejściu, jak mamy pracowników, mamy liderów, opiekunów projektu i zespołów i mamy właścicieli, opiekunów całej organizacji, lider jest przede wszystkim ta osoba, która pobudza. Bierze odpowiedzialność za rytm, za proces. Pobudza, komunikuje, pomaga połączyć, odblokować to, co zgłaszają pracownicy i angażuje właściciela firmy wtedy, gdy jest potrzebny. To jest taka bardzo operacyjna definicja lidera. Natomiast można spojrzeć na lidera jako tak naprawdę na przywództwo, na dążenie do realizacji potencjału, do aspiracji, które mamy, które nie do końca są nam naturalnie po drodze. I to jest pewnego rodzaju odpowiedzialność za zmiany, za proces. No, można spojrzeć też na lidera, że przede wszystkim jestem liderem dla samego siebie. Co mną kieruje, do czego dążę, jaki mam system wartości. Można być też liderem dla innych i pobudzać innych do działania i albo nim kierować, albo tak naprawdę zachęcać. Więc dla mnie, tak, ja jestem akurat liderem przede wszystkim dla samego siebie, wokół tego zbudowałem swoją inicjatywę, którą mój pomysł. Przy okazji okazało się, że budujemy z tego organizację, inni się dołączyli, teraz to jest już nasze wspólne. Najważniejsza cecha, którą
Myślę, że takim warunkiem koniecznym, żeby być ugruntowanym liderem, trzeba być liderem dla samego siebie. Bo jeśli jest się ugruntowanym na swojej ścieżce, to jest się stałym w pewnych dążeniach, co mną kieruje. I wtedy ten cały chaos, czy można być pewnym punktem stabilnym odniesienia dla innych. Jest absolutnie wiele innych cech, które są ważne, bo to jest na przykład ta postawa, która jest bardziej postawą opieki i troski, o troszczenie się o środowisko pracy. Jest umiejętność motywowania z punktu widzenia aspiracji, czyli nadawania kierunku, a i na poziomie operacyjnym, co wykonujemy na tu i teraz. Jest postawa na przykład ciekawości, która jest w stanie wyciągnąć lidera i zespół z nawet z najtrudniejszych, jakby z trudnych sytuacji życiowych czy organizacyjnych. Więc jest wiele, ale chyba przede wszystkim być liderem dla samego siebie. Wiedzieć, skąd się przychodzi, gdzie się jest, dokąd się idzie. I to dla mnie od tego zaczyna się jakby praca z liderami, z przywódcami. Na to wydarzenie przejechałem całą Polskę, bo spędziłem całą noc jadąc z Gdańska i to jest dobrze spędzony czas. Dla mnie dobrze spędzony czas, dlatego że miałem okazję i poznać, jak w regionie podkarpackim, w Rzeszowie, gdzie byłem 26 lat temu na koloniach, jak miasto się rozwija, jaka tu jest społeczność, ale też poznać kilka osób i organizacji, z którym liczę, że nawiążemy współpracę. Czy to w regionie, bo de facto chcielibyśmy tutaj jako organizacja zaistnieć, ale nie tylko w części polskiej, ale tej na granicy krajów, w całym regionie podkarpackim i tak naprawdę w innych krajach, w innych miejscach w Polsce. Bo paru prelegentów, których dzisiaj tu miałem okazję wysłuchać, to są osoby, gdzie tak naprawdę liczyłem, że będę miał okazję skorzystać z ich doświadczeń. No i w kuluarach rozmawiamy o tym, jak możemy spotkać się w innych częściach Polski, czy razem coś zrobić na poziomie kraju. Więc zdecydowanie było warto.